Klienci indywidualni, można powiedzieć, nie są rozpieszczani przez sektor bankowy, jeżeli chodzi o oprocentowanie depozytów. Jest to związane z tym, że tempo wzrostu oszczędności jest większe niż tempo wzrostu kredytów. Mamy historycznie w roku 2016 po długiej okresie sytuację taką, że jest więcej oszczędności niż kredytów w Polsce. Nazywamy to wskaźnik kredytów do depozytów jest poniżej 100, czyli depozytów jest więcej. W związku z tym te depozyty są słabiej oprocentowane niż w przeszłości. W związku z tym klienci szukają innych form pomnażania swoich oszczędności. Jedną z nich jest rynek obligacji, rynek akcji, rynek depozytów strukturyzowanych, czy też osoby bardzo zamożne, to też widzimy taki trend, inwestują bezpośrednio na rynku nieruchomości, kupując mieszkania. Widzimy, że zwiększyła się znacznie ilość mieszkań nabywanych za gotówkę. Jeżeli chodzi o rynek kredytowy, to widzimy, że on po pierwsze w związku z tym, że jest dużo oszczędności, ceny są lepsze dla kredytobiorców, jest niższe oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw. Tutaj wydaje mi się, że jest taka z punktu widzenia przedsiębiorstw dosyć duża konkurencja między bankami, żeby udzielić im tego kredytu. Spodziewamy się, że jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, że ta kontynuacja dobrego trendu plus minus 4% wzrostu PKB będzie kontynuowana. Widzimy, że poprawiają się inwestycje, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa. No i mam nadzieję, że to spowoduje to, że tempo wzrostu kredytów będzie silne, jednocyfrowe, może 7, może 8, może 9% z tego poziomu 5-6 obecnie.